Kuchnia na miarę. Na miarę Twoich potrzeb. Wygoda, precyzja, nowoczesne rozwiązania, wysoka jakość materiałów. Kuchnia sercem domu. Zrobimy ją dla Ciebie. Na miarę Twoich oczekiwań. Wenus, Suwałki, ulica Podchorskiego 10. Zapraszamy. Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dariusz Woźniak. Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku magazynu z Zakołka. Wraz z 1 października nie musimy, poruszając się po drogach publicznych, nie musimy posiadać przy sobie dowodu rejestracyjnego oraz potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Jakie plusy, jakie minusy? O tym w dzisiejszym odcinku. Zapraszam. Wraz z wejściem w życie nowelizacji prawa o ruchu drogowym kierujący pojazdami nie muszą mieć przy sobie dowodu rejestracyjnego oraz potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Wszelkie te dokumenty są dostępne w wersji elektronicznej w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Wszystkie służby uprawnione do kontroli nas na drogach publicznych mają możliwość sprawdzenia, czy nasz pojazd posiada obowiązkowe badania techniczne i również obowiązkową polisę OC. Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców daje tą możliwość właśnie tym służbom szybkiej weryfikacji tych danych. Kto powinien, mimo wejścia w życie tej nowelizacji, kto powinien mieć przy sobie dowód rejestracyjny i potwierdzenie OC? Otóż wszystkie pojazdy zarejestrowane za granicą. I to jest bardzo ważne, bo centralna ewidencja pojazdów i kierowców mówi o pojazdach zarejestrowanych w kraju. Także jeżeli przyjedzie ktoś z zagranicy, pożyczy nam samochodu zarejestrowanego za granicą, jesteśmy obowiązani posiadać dokumenty tak jak do tej pory przy sobie. Jakie są jeszcze korzyści wejścia w życie tej nowelizacji? Otóż jeżeli z pojazdu korzysta kilka osób, choć wystarczy, że małżeństwo jeździ tym samym pojazdem i zmieniają się co jakiś czas, nie musimy pamiętać o tym, aby przekazywać te dokumenty z ręki do ręki. Oczywiście wszystkie firmy wynajmujące samochody również na tym skorzystają, bo dowód rejestracyjny, zgubienie go wiąże się oczywiście z jakimiś kosztami ponownego wyrobienia. Dlatego też pojazdy, które przechodzą z rąk do rąk, osoby takie kierujące takimi pojazdami, na pewno to rozwiązanie będą chwalić. Są sytuacje, oczywiście, kiedy dowód fizyczny, papierowy będzie nam niezbędny. Każda wizyta w okręgowej stacji kontroli pojazdów w celu przeprowadzania obowiązkowego przeglądu technicznego samochodu również wymaga od nas posiadania go przy sobie, gdyż diagnosta, tak jak do tej pory, stosowną adnotację na papierowym dokumencie dokonuje. Również wszelkie sprawy urzędowe w Wydziale Komunikacji, gdzie pojazd nasz jest zarejestrowany, choćby taka rzecz jak dopisanie, że pojazd został wyposażony w hak holowniczy, również wymaga stawienia się z fizycznym dokumentem. Sprzedaż, kupno pojazdu oczywiście również obliguje nas do tego, abyśmy otrzymali taki dowód, ale również i przekazali nowemu nabywcy. Można sobie zadać pytanie, jak będzie odbywało się zatrzymanie dowodu rejestracyjnego, na przykład za zły stan techniczny naszego pojazdu. Oczywiście nie mamy go przy sobie, także policja fizycznie nie może go zatrzymać, bo go nie ma. Policja podczas kontroli naszego samochodu, jeżeli stwierdzi, że stan techniczny zagraża bezpieczeństwu bądź środowisku,
fizycznie go nie zatrzymuje, wystawia nam dokument taki sam jak do tej pory, czyli potwierdzenie zatrzymania dowodu rejestracyjnego i stosowną adnotację w centralnej ewidencji pojazdów kierowców robi. Z takim dokumentem udajemy się na stację kontroli pojazdów, oczywiście po usunięciu usterek, które zostały zakwalifikowane do usunięcia. Diagnosta wystawia stosowny dokument, że te usterki zostały usunięte. Udajemy się do Wydziału Komunikacji i Wydział Komunikacji nie wydaje nam nowego dowodu rejestracyjnego, tylko stosowną adnotację w systemie dokonuje. I tak to się w tej chwili będzie odbywać. Największe problemy mogą wyniknąć w momencie, kiedy mamy kolizję, wypadek. I oczywiście tutaj te dwa słowa, kolizja, wypadek, jest to rozróżnienie. Wypadek to jest sytuacja, w której są poszkodowane osoby. Kolizja w wypadku, kiedy mamy uszkodzenia tylko w mieniu, czyli pojazdy są uszkodzone. Do wypadku zawsze należy wezwać policję. Do kolizji niekoniecznie. Wszystko zależy od sytuacji, w jakiej wystąpiła kolizja, czy jest obopólna zgoda kierujących na to, aby nie wzywać służb odpowiednich. I tutaj mogą się pojawić pewne problemy przy kolizji. Otóż jak zweryfikować, czy pojazd posiada ważne badania techniczne, czy posiada ważne ubezpieczenie. Otóż w dzisiejszych czasach każdy posiada w kieszeni takie urządzenia jak smartfon. No może nie każdy, ale większość. Wchodzimy na stronę Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego www.ufg.pl. Tam wpisując numer rejestracyjny pojazdu można zweryfikować, czy pojazd posiada ubezpieczenie, w jakiej firmie, kto jest reprezentantem danej firmy ubezpieczeniowej w kraju. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny również posiada aplikację, którą możemy sobie wgrać na telefon i za pomocą której również sprawdzimy te informacje. Problemy, jakie mogą wyniknąć podczas sprawdzania na miejscu kolizji. Oczywiście jest to sytuacja bardzo stresowa. Też miejsce, gdzie dokonała się kolizja, nie zawsze jest w zasięgu dobrego internetu, żeby to sprawnie przeprowadzić. Mogą nastąpić również problemy z samą stroną www. Tu przykład, w dniu wczorajszym zajrzałem na taką stronę, akurat nie wiem, czy miałem takie szczęście, akurat trafiłem na przerwę techniczną 3-godzinną, czyli strona po prostu nie działała. Co warto zrobić, aby nie być uzależnionym właśnie od sieci komórkowej, od sprawności danej strony internetowej? Otóż warto zrobić chociażby zdjęcie naszym telefonem dowodu rejestracyjnego z obu stron, polisy ubezpieczeniowej, trzymać je w galerii zdjęcia, żeby w razie czego można było okazać takie informacje poszkodowanej przez nas osobie. Warto nawet, jeżeli nie mamy zaufania do swojego telefonu, czy też nie mamy tendencję do zapominania go, zrobić sobie nawet ksero, schować w jakimś znanym dla nas miejscu w samochodzie, tak na wszelki wypadek. I tutaj nadmienię jeszcze, że sprawca kolizji jest obowiązany przez przepisy ruchu drogowego o udostępnienie nam swoich danych osobowych i wszystkich istotnych rzeczy mających wpływ na ewentualną likwidację szkody. Wspomnę jeszcze o stronie www, jak i aplikacji Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, jaki jeszcze mały problem, który zauważyłem, może wyniknąć przy korzystaniu z tych rzeczy. Otóż przy weryfikacji, po wpisaniu numeru rejestracyjnego pojazdu, który chcemy zweryfikować, następnym krokiem jest przepisanie różnych cyfr, literek. Po prostu system sprawdza, czy nie jesteśmy maszyną, nie jesteśmy robotem. Tutaj mogą nastąpić pewne problemy, bo jest to w takiej formie graficznej przedstawione, że ja, mimo że na wzrok raczej tam nie narzekam, miałem po prostu problem z odczytaniem tego.
co tam jest napisane. Dlatego zachęcam do wypróbowania strony, zobaczyć jak to graficznie się przedstawia, czy będziemy w stanie taki pojazd sobie zweryfikować. Może kiedyś troszeczkę zostanie to bardziej poprawione, bardziej czytelnie, tym bardziej, że tak jak Państwu mówiłem, każda kolizja jest to sytuacja stresowa, o różnej oczywiście porze dnia może nastąpić. Z różnych jakości telefonów korzystamy, z różnymi wyświetlaczami. Ja robiłem to w domu, też miałem problem. Nie wiem, jak to byłoby sytuacja w środku nocy. Myślę, że ciężko. Także zachęcam do sprawdzenia, czy będziemy w stanie taką rzecz dokonać. Szanowni Państwo, podsumowując dzisiejszy odcinek, oczywiście to ułatwienie jest, prawda? Jest w sytuacji, gdy się nic nie dzieje. W sytuacjach, które wymieniłem, kolizja, inne sytuacje sporne, jeżeli jakiekolwiek mamy wątpliwości co do autentyczności dokumentów, problemy z weryfikacją pojazdu, zawsze należy wezwać po prostu policję. Nic nie stoi na przeszkodzie, oczywiście, abyśmy dalej wozili te dokumenty. Przecież 10, 20, 30 lat wozimy. Co stoi na przeszkodzie, aby nadal je mieć przy sobie? Myślę, że nawet podczas rutynowej kontroli przez organy uprawnione do tego, nawet sama kontrola może odbyć się po prostu krócej, gdy okażemy taki dokument w formie fizycznej. A teraz tak coś dla rozluźnienia, znalezione w sieci. Zapraszam. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Życzę Państwu, abyście Państwo nie musieli okazywać ani fizycznego dowodu rejestracyjnego, ani też nie musieli Państwo weryfikować na stronach www innych użytkowników drogi. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia za tydzień.